Dzień dobry Państwu moje nazwisko Mateusz Maślanka miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący tworzenia profil podłużnych dla tras turystycznych oraz analizy widoczności. Szkolenia z wykorzystania produktów lidar realizowane są w ramach projektu informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Bazując na dwuwymiarowych plikach Shape, posiadając numeryczny model pokrycia terenu, nadaż wartość wysokości, tworząc Shape 3D. Takie pliki bez problemu możesz wizualizować w trójwymiarowej przestrzeni, łącząc je z modelami wysokościowymi. Z kolei, wykorzystując numeryczny model pokrycia terenu, Dokonasz analizy widoczności charakterystycznych elementów z trasy szlaku turystycznego. W projekcie oprogramowania ArgMap znajdują się pliki wektorowe, punkty, najważniejsze punkty obserwacyjne: szczyt Trzech Koron oraz Sokolica, szlak pieszy, dla którego będzie dokonywana analiza widoczności, Dunajec oraz numeryczny model terenu na podstawie którego będzie pobierana wartość wysokości do plików wektorowych. W celu pobrania wartości wysokości do plików wektorowych wykorzystaj funkcję ArcToolbox, 3D Analysis Tools, funkcjonal Surface i funkcję Interpolate Shape. Jako input surface, wybierz nmt, jako input future class punkt, natomiast wynik przetworzenia zapisz w folderze roboczym punkt zdolny podkreśnik 3D i przyciśnij Save. Wykonaj zadanie poprzez przyciśnięcie OK aby pobrać wartość wysokości dla szlaku pieszego, wykonaj podobnie zadanie interpolate shape, wskazując numeryczny model terenu jako input future class, szlak pieszy, nazywając export szlak pieszy 3D, przyciśnij save i ok. Oraz dla rzeki Dunajec, Interpolate Shape, NMT jako Input Future Class wybierz Dunajec zapisując nazwę Dunajec dolny podkreśnik 3D Save. Przyciśnij OK w celu wykonania pliku Shape 3D. I następnie przejdź do aplikacji. Archsin i dodaj do niej wygenerowane pliki 3D oraz numeryczny model pokrycia terenu ortofotomapę. Następnie dodaj pliki shape 3D z folderu robocze, a więc Dunajec 3D, punkty 3D, szlak pieszy 3D. W celu udrapowania ortofotomapy na numeryczny model pokrycia terenu, kliknij na nią prawym przyciskiem, wejdź do właściwości i wybierz warstwę NMPT jako warstwę, dzięki której nadasz wartość wysokości ortofotomapie poprzez przyciśnięcie przycisku OK. Możesz odznaczyć numeryczny model pokrycia terenu Pliki shape oraz ortofotomapa są widoczne w obszarze widoku w oprogramowaniu ArcScene. Wróć do oprogramowania ArcMap, wcześniej zamknij aplikację ArcScene. Wykorzystując warstwę punkt Dolny podkreśnik 3D Shape określ pozycję obserwatora w celu obserwacji danego obszaru. Przyciśnij prawym przyciskiem warstwę punkty 3D, otwórz tabelę atrybutów i dodaj do tabeli atrybutów trzy kolumny, kolumnę Offset A. Pozostawiając wartość short integer z wartością 3, dodaj następną. Azimut 1. Podobnie ustawiając wartość 3. Oraz azimut 2. Ustawiając wartość 3, przyciśnij OK. Zaznacz punkt 3 korony i wykorzystując funkcję Field Calculator, dla Offset A ustaw wartość 2, wartość ta będzie oznaczała wysokość patrzenia obserwatora. Natomiast dla Azimut 1, Ustaw azymut 180 do 270 dla kolumny azymut 2. A więc azymut patrzenia obserwatora będzie w zasięgu 180-270. Następnie w celu określenia widoczności obszarów przez obserwatora pierwszego wejdź do Art Toolbox, a następnie zakładki 3D Analyst, w której wybierzesz grupę narzędzi Visibility Narzędzie ViewShade. Jako Input Raster Wybierz numeryczny model pokrycia terenu dostępny w folderze ćwiczeniowym 10.02 trasy. Jako input point or polyline wybierz pkt dolny podkreśnik 3d, a jako warstwę wynikową zapisz 3 korony. Kropka TIF. Przyciśnij Save i w celu wykonania zadania OK. Po wykonaniu zadania w oknie ArcMap wyświetli się warstwa rastrowa, w której kolorem różowym zostaną zaznaczone obszary niewidoczne dla obserwatora. Natomiast jasnym, żółtym kolory widoczne dla obserwatora. Z kolei, aby dokonać analizy widoczności charakterystycznych elementów z trasy szlaku turystycznego, zmień atrybuty warstwy PKT 3D, otwierając tabelę atrybutów i ustawiając offset AN jako wartość 0. Azymut 1 wartość 0 Azymut 2 wartość 360 oraz utwórz nową kolumnę o nazwie offset b nadając tej kolumnie wartość 2. Przyciśnij OK i w ten sposób możesz dokonać analizy widoczności poszczególnego obszaru z dwóch punktów obserwacyjnych z trzech koron i sokolicy. Zamknij tabelę. Atrybutów. Korzystając z funkcji Observer Points dostępnej w 3D Analysis Tools w grupie narzędzi Visibility, możesz dokonać analizy widoczności szczytów. Wynikiem analizy będzie raster informujący o widoczności bądź niewidoczności poszczególnych szczytów. Z danego piksela jako input raster wybierz numeryczny model pokrycia terenu jako input point observer future wybierz pkt3d a jako output raster szczyty kropka .tif przyciśnij save a następnie ok Do oprogramowania ArgMap automatycznie został dodany plik szczyty.tif. Z obszarów oznaczonych kolorem zielonym widoczny jest szczyt Trzech Koron. Z obszarów oznaczonych kolorem czerwonym widoczny jest szczyt Sokolicy. Natomiast kolor granatowy informuje nas o tym, że oba te szczyty widoczne są z konkretnego miejsca. W ostatnim etapie ćwiczenia Wygenerujesz plik wektorowy, reprezentujący odcinki pierwszego szlaku turystycznego, z których widoczny jest szczyt trzech koron. W pierwszym kroku wykonaj polecenie Raster to Polygon. Znajdziesz go w Arc Toolboxie, w zakładce Conversion Tools w grupie narzędzi From Raster, Raster to Polygon. Jako plik wejściowy wybierz szczyty.tif, a field, obs1. Następnie zapisz plik w lokalizacji robocze, nazywając go widoczność 3 korony. Przyciśnij Save i wykonaj zadanie poprzez przyciśnięcie przycisku OK. Po wykonaniu zadania otrzymasz plik Shape reprezentujący widoczność ze szczytu trzech koron z pominięciem sokolicy. Wynikowy plik Shape w tabeli atrybutów zawiera kolumnę Grid Code, która oznacza 1 dla obszarów widocznych. 0 dla obszarów niewidocznych ze szczytu trzech koron. Wykorzystując funkcję znajdującą się w tabeli atrybutów Select by Attributes wybierz te poligony, które oznaczają się grid code równym 1. Przyciśnij Apply. W oknie oprogramowania ArcMap zostały wybrane wyłącznie obszary, które są widoczne z trzech koron. Następnie, aby wybrać obszary szlaku turystycznego, z których widoczne są trzy korony, zamknij tabelę atrybutów i w zakładce Geoprocessing wybierz funkcję Intersect. Jako warstwy wejściowe, wybierz szlak pieszy 3D oraz widoczność 3 korony. Natomiast jako warstwę wynikową, określ 3 korony szlak pieszy. Przyciśnij Save. I dokonaj przecięcia dwóch warstw poprzez przyciśnięcie przycisku OK. Po zamknięciu wykonanego zadania i wyczyszczeniu selekcji pogrób polilinie oznaczającą obszary widoczne z szczytu trzech koron i przybliż się do obszaru polilinii, z których trzy korony są widoczne. W celu zobrazowania jeszcze lepszego tych obszarów do projektu możesz dodać ortofotomapę i ustawić ją jako tło dla warstwy trzy korony szlak pieszy. Ćwiczenie miało na celu poznanie podstawowych możliwości pracy z plikami Shape3D oraz wykonanie analiz widoczności na szlaku turystycznym. W pierwszym etapie utworzono pliki wektorowe w formacie Shape3D oraz dokonano wizualizacji danych w programie ArcScene. Następnie wykonano analizę widoczności ze szczytu trzech koron Wprowadzając dodatkowe parametry definiujące pozycję obserwatora i parametry kątowe obserwacji. W ostatniej części ćwiczenia przeprowadzono analizę polegającą na wyznaczeniu odcinków pierwszego szlaku turystycznego, z których widoczny jest szczyt trzech koron. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenia-lidar.gugik.gov.pl.